fight today to live another day. Speaking my mind today. What advice will we head today? I've gotta make a stand, but I am just a man. I'm not superhuman. Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Black Ops 2. I tak jak widzicie, a mam nadzieję, że widzicie różnicę, tak, kupiłem nagrywarkę. Dzisiaj doszła do mnie i już postanowiłem przetestować trochę ją. Nagrałem sobie jeden materiał z... Znaczy nie z tej samej gry, tylko że po prostu na kartę, bo jest tu możliwość nagrania z udziałem komputera lub bez. I powiem wam, że no jest troszeczkę gorsza jakość. Troszeczkę gorsza jakość nagrania poprzez kartę, ale to jest kwestia bitrate'u, bo trochę sobie zmniejszyłem, bo nie mam dużej karty. Mam tylko 4 giga, więc nie chciałem za bardzo ją obciążać tam. Chociaż trzeba będzie spróbować na 16 bitrate'u. Tam jest w tysiącach, czy w mega, 16 mega bitrate chyba, tak to się nazywa. Ja wziąłem na 8. Będziemy testować jeszcze, to jest masa możliwości, powiem wam naprawdę, na tej nagrywareczce. No ale cieszę się, że już jest, już mogę wam pokazać normalną jakość, tak jak ja gram. Tu jest HD, nie nagrywałem w Full HD. To jest akurat materiał, który nagrywałem z udziałem komputera. Poprzestawiałem to wszystkie rzeczy w swoim pokoju, przesunąłem komputer, dosunąłem telewizor, konsolę, no. Jest tu naprawdę masa kabli do tego i chyba raczej kupię sobie jeszcze kartę, jakąś 16 albo 32 od razu, bo to już nie są jakieś duże pieniądze. To wszystko tanie jest z dnia na dzień. I po prostu będę nagrywał bez udziału komputera. Kartę będę sobie przerzucał, mam adapter w komputerze i dopiero tam będę sobie nagrywał komentarz do tego, tak jak teraz to robię. I obrabiał to wszystko w Sony Vegasie, wszystko ładnie, żeby było. Dorzucając oczywiście intro, które uwielbiam robić, uwielbiam oglądać. Mam nadzieję, że wy też. No i tak, co miałem tu mówić? A tutaj materiał nie jest może jaki, znaczy meczek nie jest jakiś za bardzo na koksie. Pamiętam, że miałem tutaj 16 na 11, więc jakiś wynik nie jest wygórowany. Ale to jest w sumie taki podtest, więc tutaj się jakoś nie spinałem za bardzo, żeby dobrze słuchać kroków, patrzeć na... Znaczy, też patrzyłem na minimapkę, wiedziałem, że no tutaj akurat tego kolesia nie zauważyłem, który był tam na górze, no ale nieważne. Tutaj, tak jak mówię, nie spinałem się za bardzo, żeby wykręcić dobry wynik, tylko po prostu, żeby mieć jakiś materiał nagrany z konsoli, żeby nagrać do niego komentarz. I potem oczywiście go obrobić, podrzucić interko. To jest sam test. Dlatego mówię, tu się nie spinałem. I coś miałem jeszcze powiedzieć, już nie pamiętam. Długi materiał, bo aż 7 minut. A mi się kończą, kurczę, tematy. Jak zwykle. Od ostatniego gadania z wami, bo trochę mnie tutaj nie było oczywiście, ogólnie pracy dużo mam, mało czasu nagrania, na nagrywanie to już w ogóle, tu mi kosa nie wlazła, pamiętam, dwa razy próbowałem wstawić kolesiowi kosę i mi się kurczę nie udawało. Byłem blisko niego, próbowałem mu wstawić kosę i po prostu nie zadziałało, nawet ręką nie machnął. Dobrze, wracając. Poszerzyłem trochę sobie biblioteczkę gier na PS3. Mianowicie Black Opsa, no to wiecie oczywiście. Battlefielda 4 sobie kupiłem i następny materiał będzie z Battlefielda 4, bo ostatnio właśnie w niego najdłużej pogrywam. I odstawiłem Black Opsa. Mało już w niego gram. Do tego Medal of Honor Warfighter, ale głównie bardziej pod
pod kampanię, ponieważ kampanię chciałem sobie przejść. A Multic jest, no, powiem wam, z jednej strony ciężko się wbić na jakikolwiek serwer, bo jest mało ludzi. Po pierwsze nie ma serwerów, po drugie ludzie nie grają, po trzecie gra jest ciężka w ogarnięciu, trzeba naprawdę tam sporo pograć, żeby się wprawić w tą fizykę, bo tam jest zupełnie co innego niż Call of Duty, niż Battlefield. No ale to w sumie z jednej strony dobrze. I ze strzelanek to w sumie jest tyle, co kupiłem ostatnio. Tak, bo jeszcze sobie kupiłem God of War'a, żeby sobie przejść. Ale z tego tutaj nie zobaczycie na tym kanale, ponieważ to nie jest FPS. Mam plany, by zakupić następną grę, następne Call of Duty, jakie zagości na mojej półeczce. Będzie to Call of Duty Ghost. Ponieważ Ghost mi się podoba, nie będę ukrywał. Jak komuś się nie podoba, to trudno. Mi się podoba, podobał mi się na PC-cie i niestety tam miałem takie lagi, że no nie dało się grać. A zobaczymy, jak to będzie na PS3. No lagów nie powinno być. Ponieważ jak jest gra na konsolę, to tu części nie wymienisz, tu musi śmigać. Chociaż grafika chyba widziałem, że jest gorsza niż na PC-cie, niż ja miałem. Ale ja nigdy nie kupowałem gry pod względem grafiki. Zawsze patrzyłem na kampanię, na Multika. I tak powinno się kupować gry, proszę Państwa. Meczek dobiegł końca. Ja co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Zapraszam na następne materiale. Na następne materiały, które prawdopodobnie pojawią się jutro lub pojutrze. Muszę sobie trochę zrobić tych taki zapasik, kilka meczyków sobie dograć. Potem dopiero będę nagrywał komentarz. I na samym końcu obrabiał i wrzucał. Tak więc to, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, nagrywareczka śmiga, jeszcze będziemy ją trochę testować. Trochę jasność trzeba zmienić, to widać. Tak więc to było na tyle. Trzymajcie się, do następnego, cześć!